Ty! Ty! Co to jest? Rolek! Szare bloki nauczyły młode piersi, ale nie te trzymam ci przy stronie broń. No Mareczku, nagrywa się. Czemu ta wariatka niesie coś takiego siema, dziwnego? Jestem, nie, drodzy państwo, dzisiaj specjalnie wstałem wcześniej rano, co to żeby jest? Wybrać się. Wykrywacz metali. Wykrywasz metali? Wykrywasz metali. No właśnie nie wiem, po co wykrywasz metali. Marku, powiedz, po co wykrywasz metali? Wstałem dzisiaj wcześniej rano, żeby przyjść wcześniej na plażę, kiedy jeszcze nie ma tutaj ludzi. I poszukamy dzisiaj na tej plaży wartościowych przedmiotów. Nie, no, chyba ja sobie robić, co? Naprawdę, mamy tutaj... A co ty myślisz, że tam znajdziesz? Na plaży? Pieniądze, biżuterię, telefony, laptopy, samochody. Od kiedy ty szukasz w ogóle? Wiesz co, mam takiego kolegę, który również prowadzi content na YouTubach, w internecie robi takie jakieś filmy. Nieważne, i on właśnie ma content polegający na poszukiwaniu różnych rzeczy. Dlatego powiedział mi, weź Marek tam u siebie w mieście sprawdź, i właśnie sprawdzamy. Dzisiaj sobie poszukamy wykrywaczem metali, a także ponurkujemy. Ponurkujemy? Ponurkujemy. A masz w ogóle rzeczy do nurkowania? Mam tutaj okulary i w samochodzie są specjalne skafandry. To mam się jeszcze do auta cofać, tak? Tak, tak, tak. Najpierw Jezu zrobimy Chryste. Sobie wykrywacz metali, sprawdzimy, co uda nam się znaleźć, a później zanurkujemy sobie. Mamy również kamerę wodoodporną, także wszystko nam się pięknie nali. Ja coś czuję, że więcej pieniędzy stracisz na wejście na plażę, niż tam znajdziesz. A wszystkie rzeczy, które dzisiaj znajdziemy, będą do wygrania. Zainwestował w kombinezony. To ile on już wydał pieniędzy na to? Nie wiem. 1000 zł? No 1600 tak. zł wydałem ogólnie na wszystko. Drodzy państwo, wszystkie rzeczy, które znajdziemy w tym filmie, będą do wygrania. Także subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie wygrać, oraz napiszcie w komentarzu, co chcielibyście wygrać. A jeśli kliknijcie, nic nie znajdziemy? No to wtedy najwyżej pójdziemy do sklepu, kupię coś dla widzów. Dobra, także kliknijcie taki sam czerwony przycisk, który znajdujecie tutaj, tam na dole, żeby subskrybować kanał, oraz w komentarzu napiszcie, co chcielibyście wygrać. Drodzy państwo, wejdźmy sobie niniejszym na plażę szukać. Zapraszam. Co się stało? Ja jestem zdruzgotana trochę sytuacją, bo kupiliśmy bilety, tutaj chcieliśmy wejść, nagrać film. I co, i nie możemy? No niestety nie, no. Ale dlaczego nie możemy? Kto wie? Nie wiemy w ogóle nawet. Pan się tutaj awanturuje, że ty w masce jesteś, że tutaj wykrywasz mamy. Ja nie wiem, co tu się dzieje. No ja profesjonalny sprzęt, wszystko jest. Nie wiem, o co chodzi. O, nawet pełno teraz. Profesjonalny, nie? No wszystko jest mega profesjonalnie zrobione. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem, nie wiem. Cały czas nas obserwuje, cały czas czuję jego spojrzenie na sobie. Wszyscy jestem trochę przerażona. Chodźmy może lepiej stąd. No to chyba jednak nie ma sensu. Mówisz? No, cały czas za nami chodzi. Chodź. Już spokojnie nie można sobie plaży przeszukać. Masakra. Ale wariat jakiś, nie? Jakiś gbur, wariat, stary. To co, jedziemy na jedną plażę, tak? No ja, co zrobić, jak będzie za nami chodził i patrzył, czy nie używamy wykrywaczu metali przypadkiem. Jezu, no co za... A gdzie w ogóle ten metal, wykrywacz metali położyliście? No wykrywacz metali za płot chciałem sobie przerzucić, ale typek za mną cały czas chodzi, no to jak ja mam przerzucić ten wykrywacz metali? No nienormalny. No właśnie, muszę iść po niego. Czy ty idziesz? Pójdź potem wykrywacz. No to żeby ten typ nas nie oglądał, bo ja byś co... Ale no to on za płotem jest. Ale jestem... No idź, dobra, idź. No dobra. Masakra. To co, jedziemy na inne jezioro, tak? No na inne, no. Masakra. Marek, zmieniliśmy miejsce, ale to jest od groma ludzi. To wstyd jest jak cholera. Ucha, nic nie ma tutaj. Co mówisz? Mówię, że to jest od groma ludzi, to będzie wstyd jak cholera. Słuchaj, jakbyśmy wcześniej wyjechali, to by tych ludzi tutaj nie było. Po prostu oni się zbierają. Ja wstałem dzisiaj specjalnie o godzinie 9:30. Ale wywalili nas z tamtej plaży, to pojechaliśmy sobie nad morze. To nie jest morze, Marek. W sumie rzeczywiście, bo tam widać jakieś... Nie, to chcesz szukać fanów? Nie, tak myślę sobie właśnie, gdzie jesteśmy. Wydawało mi się, że jesteśmy nad morzem. No co, idziesz na tą plażę? No tak, tylko piasku trzeba szukać. Tak. No tu jest piasek. A w ogóle Biedna. Mówiliśmy, co się tam stało? Gdzie? No tam, na poprzedniej. Jakiś stary dziad się przyprął, że wykrywacz metali. No, później mówiliśmy, chodził za nami, mówiliśmy. Bo zobaczył kamerę. Jakby nigdy w życiu nie widział. Zobaczcie, jak jest ludzi, Marek, to będzie wstyd jak cholera. Ale to nie ma piasku, to nie mają gdzie tych rzeczy zostawić. Czy no jest robimy? Piasek przecież. No dobra, to robimy. To czekaj, ja tutaj ustawię sobie sprzęt. No i przejdziemy się tam. Tylko to chwilę zajmie, okej? Okay? Gdzie ty idziesz, Marek? Tutaj. No ale ty słabo, czemu ty go badasz? No chodź, no. Pusto, nic nie ma. Jezu, chciał mnie zaatakować, widziałeś? Oznaczony jest na nocy. Ale widziałeś, że chciał mnie zaatakować? No te łabędzie są co najmniej agresywne. No on połknął moją obrączkę. Nic nie ma, nic nie ma, nic tutaj ludzie nie zostawiają. Mówisz, że połknął obrączkę, weź sprawdź go. Wydłużę sobie, no to agresywne jest, cholerstwo. Już chyba nie sprawdzisz, ucieka. Było coś? Nie no, nic mi tutaj nie pika, nic absolutnie, nic się nie wyświetla. Może tutaj coś jest, weź zobacz. I co, będziesz grzebać na plaży? Na co? Szukamy, to szukamy. Mam coś. Tutaj jest. Co masz? No nie wiem, weź tutaj. Chyba brak mózgu, Marek. Nie, to chyba jakaś pomyłka. Idziemy? No szukam dalej.
Co ty sądzisz w ogóle? Ja w ogóle nie wiem, co tutaj się dzieje. Wiocha robi przy ludziach. To znaczy, że to jest ludzi, każdy się nas zgapi, bo on z jakimś wykrywaczem metali zdjęcia nawet robią. Tak? No, a on chodzi, kurczę, łabędzie badać będzie. No tak jest. Chodź, mam dla ciebie strój do nurków. Marek, nie rób wstydu, serio. Nie, ja stąd idę, bo to jest wstyd. No, trochę szara. Ja bym stąd odszedł, no, w sensie bym poszedł na niezaludnioną plażę, no, bo tutaj zaraz to odwala. Mam nadzieję, że zaraz pójdzie za nami. Marek! Jego chyba to raczej nie interesuje, że idziemy. Ale co? Co jest, Maruś? Ty mnie zostawiłeś. No a co? No co, nie zbieracie ze mną? No ale co im zbierać? Wstyd robisz, Marek. Jaki wstyd? No wstyd, łazisz z tym wykrywaczem. Specjalnie kupiłem wykrywacz, żeby sobie poszukać nad morzem i miałeś to nagrywać. No ale to wiesz, to wstyd jest jak cholera, Marek. Jaki wstyd? No robisz wstyd, Jezu, no ludzie na plaży siedzą, a ty z wykrywaczem metali drobnych szukasz. No co? Dobra, idziecie ze mną na tą plażę, czy co? No zaraz pójdziemy, no spokojnie. No to chodź na to czekać, dawaj. No czekaj chwilę, no poczekamy na nią. Na kogo? No na wariatkę. A po co ona jest nam potrzebna? No nie wiem, no już zabrałeś ją, no to teraz chyba musi być już w filmie, co? Bajerę kręcisz? Co? Bajerę kręcisz? Ja bajerę kręcę? No. Do niej? No. No co ty? Bierz se ją, jak chcesz. Ale ja nie chcę jej. Chyba do ciebie lepiej pasuje. Do mnie lepiej pasuje, proszę, ona jest brzydka. No wiem, dlatego lepiej do ciebie. Aha, czyli chciałbyś mi oddać brzydką dziewczynę, tak? Dobra, idzie ze mną czy co? No uciekłeś, jak frajer się zachowałeś. No nie zachowałem się jak frajer, po prostu wstyd jest, Marek. Co masz? Jezu Chryste, co robisz, Marek? Już nie masz, idziemy szukać czy co? No ale no, no raz sobie kupiłam. No to moja wina, że upadł? Idziemy szukać czy co? Idziecie czy nie? I tam te rzeczy weź. Jezu Marek, jeszcze większy wstyd. Ty to o widzisz? Boże, coraz więcej ludzi. Ja myślałam, że będzie spokojnie. Jezu Marek, musisz robić wstyd, serio? Ja? No a kto? No kurde, no strasznie tu jest, zobaczcie, że to jest ludzi. Szukam, patrzę. Ale zobaczcie, że to jest ludzi, no musisz. No, o co wam chodzi? No już nie można sobie poszukać. Tylko po co? Co ty chcesz znaleźć? Jest coś. Gdzie jest? To na szóstym poziomie. Co? Co jest? I gdzie? Ty! Co masz? Co to jest? Pierścionek. Pokaż. Chińska podróbka. Nie dam ci. Pokaż, pewnie podróbka jakaś. Pokaż. Gdzie? Jest napisane 600. Masz próbę? Pokaż, pokaż. To jest próba 600. No pokaż. No zobacz, masz wszystko napisane. Czekaj. Czaisz? Ty rzeczywiście jest 600 próba. Pokaż go. Ale to nie jest chyba diament. Pokaż. Czy diament czy nie, ale no kurde, człowieku, złoto. 600 próba. Nie, pewnie srebro pozłacane jak już. No co ty? Ty. Dobra, daj to. No to zostaw, daj. Dostałaś? Srebro, to serio skończy. Dobra i co? Warto było szukać? Pokaż to. No trzymaj, bierz to. To mogę będzie do wygrania dla widzów. Jeżeli chcecie wygrać, to napiszcie. A nie mogę sobie wziąć? No nie no, już mówiliśmy, że dla widzów. Także jeżeli chcecie wygrać, to napiszcie ale o tym w komentarzu i zasubskrybujcie kanał. Ale pierścionek i chcesz go oddać dla widzów? No było mówione, że do wygrania wszystko, co znajdziemy. Łącznie z pieniędzmi, a pieniędzy jeszcze nie znalazłem. A znalazłeś jakieś kapsle czy coś? No tak, kapsle tutaj są co chwilę, dlatego no trzeba uważać. Ale tutaj akurat mega szczęście, mega szczęście. No ja jestem w szoku, ja... Chcesz to? Dobra, ja tak może wezmę, chyba widzowie się nie obrażą. I tak nic mi nie płaci. Ty. Ale tu musisz powiedzieć, że zgubiłaś go. Na Markowi. Tak, kapsel mi wykryła. No, dobry pomysł. Na szóstym poziomie kapsel jest. Masakra, nie śmiejcie ludzie, wyrzucajcie tylko tutaj pierścionek. Weź mu to powiedz. Teraz? No teraz. Później. Teraz. No mów mu to, bo potem ja wiem. Marku, bo ja nie wiem, gdzie jest ten pierścionek. Spoko, znajdziemy. Nie jest najlepszy pomysł. Gdzie to było? No nie wiem właśnie. Spokojnie, ja to znajdę. I co, gdzie jest ten pierścionek do cholery? No nie wiem, no. No ty tam, pa idiotko, zgubiłaś mi pierścionek, który przed chwilą znalazłem. No, nie dziwa się, no wiesz, i tak go znalazłeś, no nic straconego. Tam jest wyjście, idź stąd. Pierścionek znalazłem, wykrywaczem. Znalazłeś, więc no tak. Nawet nie zapłaciłeś za idź niego. Idź stąd, ja cię nie chcę tutaj widzieć, no, dawaj moją kamerę. No nie straciłeś, bo ty dopiero go znalazłeś. No. Gdzie on jest? No nie wiem, Marek. Nie ma nigdzie tutaj, no co? Co ja mam powiedzieć? Co, dwa razy mam szukać tego samego? No idź stąd teraz. Może znajdziesz jakiś lepszy. Czego ty jeszcze szukasz? Ja coś znajduję, a ty to gubisz. Nienormalna jesteś? Pieniądze będziesz oddawać. Ile ją kasujemy za to? 1000? 1000 złotych. To nie był to był zamiast pierścionka do wygrania jest 1000. To był tani pierścionek. Nie wiem, nie sprawdziłem go. Mówię ci, to nie było. Dobra, zamknij się, idź. I co? Masz coś? No co chwilę się coś znajduje, tylko to są przeważnie jakieś kapsle. To znaczy? Z pieniędzmi tak średnio. No co ja mam ci mówić, no? To trzeba poszukać, żeby coś znaleźć. Ale trochę już mi się znudziło to zajęcie. Chyba zaraz pójdziemy ponurkować, co? Ponurkować? Czekaj. Ale po co nurkować? Czekaj chwilę. Tutaj będzie. Co będzie? No pikało mi. Co ci pikało? O. 5 złotych. To 5 złotych do wygrania jest? Nie, więcej pieniędzy mam.
Spokojnie, mam przecież już pół kieszeni zapełnione. To co, idziemy nurkować? Ale po co ty chcesz nurkować w ogóle? No wiesz, bo niektórzy po prostu chodzą z wykrywacze metali, a jakieś tam drogocenne przedmioty, zegarki czy coś, jakieś kolczyki i takie tam może portfel nawet będzie, jeżeli ze statku ci wypadnie, no to raczej się szuka pod wodą, tak? Ale co, ty chcesz pod wodą szukać, czy nie, po prostu? Nie, nie, no co ty, nurkować. Bo pod wodą będziesz wszystko widział przecież, tak? Czy ja wiem, czy to jest taka czysta woda? Pójdziemy dalej, gdzie nie ma ludzi po prostu, żeby nie kąpać się obok nich. To co? Później na końcu zrobimy podsumowanie, co znalazłem, a w zasadzie to ile pieniędzy znalazłem i to wszystko będzie do wygrania. Oczywiście, my teraz idziemy nurkować. No i zobacz, jakie ja niestępy. To znaczy? No w ogóle się nie strzaję, że wzięłam ten pierścionek. Już? No myślisz, że naprawdę się gdzieś zagubił. No ale to nie wiem, czy tak powinnaś robić. No wiesz co, no ja też nie wiem, no ale... No ładny ten pierścionek jest, ale... No patrz, no... Nie masz wyrzutu sumienia? No trochę mam, ale wiesz, i tak nic mi nie daje, zawsze mnie okrada, wyzywa i w ogóle, więc chociaż coś z tego będę mieć. No to dla widzów teoretycznie powinno być, nie? No przecież się nie obrażą. No dobra, ale to schowaj to, bo ja mu nic nie powiem, to nie jest mój problem, nie? Dziękujemy. Jezu, Jezu, widzowie. To co, lecimy też nurkować? Co? Lecimy nurkować? No tak, tak, chodź. Nie, to jest dziwne, że tutaj idziemy w ogóle, nie? W ogóle wyszliśmy już bardzo daleko od tego, od brzegu. Spokojnie. A ja mam kamerę za 30 tysięcy. O Jezu, zapadające muły tutaj są. W sensie nogi mi zapadają się, nie? No zaczyna robić się nieciekawie. Marek, to nie jest dobry pomysł, żebym ja szedł dalej, nie? Z tą kamerą. No, jeszcze kawałek mogę podejść. Otóż kamerę i wracaj. W sensie, że mam tu wrócić? No tak. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. A bo dobra, chodź. Jak już przeszedłem tyle, to czemu nie dalej? Gdzie chcesz w ogóle nurkować? No gdzieś nie będzie w miarę głęboko, tak? No ale ty jaki to jest sens? Przecież na środku jeziora nic nie znajdziesz. To powinieneś przy brzegu nurkować moim zdaniem. Spokojnie. Kurde, no my zaraz na cały ten wyjdziemy, no Marek, no bez przesady, gdzie my idziemy? Dobra, ty czekaj, ja tam idę i sam sobie nagram, tak? Mam kamerę GoPro. No tak. Znaczy jak my odeszliśmy daleko już od brzegu, no masakra jakaś. No dobra, no to co poradzisz, czekaj. Robimy nagrywanie i ja lecę w takim razie, tak? No to leć, tu w ogóle jest na tyle przejść. I pobiegł. Nurkujesz czy nie? No tylko muszę głębiej zejść. Jak, jeszcze głębiej? Na co? Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że wychodzimy tak daleko. Widzisz cokolwiek? Widzę, jest ładnie przejrzyście, ale nadal płytko. No ale po co ci głębiej? No żeby szukać na dwie. Bez sensu. Marek, to nie jest normalne, tu już te pływają. Co? No nie widzisz, co pływa? Mam zacząć szukać już. No nie wiem, no coraz głębiej wychodzimy. Zobacz, jak jesteśmy daleko od brzegu, masakra jakaś. I co? Widzisz cokolwiek? Za brudno, idziemy do brzegu. Serio? No. To po co my tu wychodziliśmy taki kawał do cholery? No człowieku, nic nie widać na dole. No to odmówiłem ci, żeby na brzegu kurde szukać. Zobacz, jaki my kawał wyszliśmy. No debil. Nie widać. Dawaj może zapytamy się, czy nas nie podwiozą tą motorówką. Możemy się jej spytać. To krzyknij. Krzycz sobie. Halo! Chyba mają w dupie. No raczej tak. Rodzinie. Czyli co, musimy iść taki kawał znowu w drugą stronę? No niestety, przykro mi, chodź. O Boże. Co to jest? Czekaj, Rolex! Mam. Panie! Jaki Rolex? Co ty pieprzysz? Nie, to wygląda jak Rolex. Pokaż to. No zegarek znalazłem. No dobra, ale pokaż ten zegarek. Nagrało się, nagrało się. Ale pokaż ten zegarek. Jakieś ten tanie gówno jest, po co ci to? Nie. Jakieś tanie gówno jest. Zostaw. No ale po co ci to, baszwa? No Marek, to tanie gówno było, podrobione z rynku. Po co ci to? No normalny jesteś, człowieku! Ty, frajerze, nagrywasz? Pokazać ci coś? No pokaż! No, ty! No? To ja tutaj zejdę z kamer. No to nie gadaj, że znalazłem! Widzisz ten papało? Teraz ci nie dam tego zegarka. Ale to jest tanie gówno, po co? Odejdź ode mnie, śmieciu. Odejdź ode mnie lepiej. Mówicie, że to tanie gówno jest. Wychodzę z wody, odejdź ode mnie.
To jest mój zegarek, sam go znalazłem. No ale ja go wyrzuciłem, bo po co ci takie tanie gówno? Wypad. Ale po co ci takie tanie gówno? Wypad. Odejdź ode mnie. A to jest gówno, Marek. Odejdź ode mnie lepiej. Ale mówię ci, że to podróba jest jakaś, gówno. Sam dzisiaj znalazłem zegarek, własnoręcznie znaleziony. Widzisz? Widzisz? Jesteś z ciebie zegareczek dumny, znalazłem! Widzisz? Nie całuj mnie. Zacznijmy od tego. Widzisz? Tyle starań. Rolex? Tyle... No Rolex, Rolex! A co to ma być? Daj date! Ja ci przechowam. Dobra, także drodzy państwo, jeżeli chcecie wygrać właśnie ten zegarek, to napiszcie w komentarzu Rolex. Zegarek oraz zasubskrybujcie ten kanał, kliknijcie czerwony przycisk na dole. Drodzy państwo, my już chyba uciekamy stąd, tak? No, uciekamy. No to jeszcze zdjęcie zrobimy, weź zrób zdjęcie. Zdjęcie? A mamy ten? Nie no, tym aparatem, to wyślemy na maila. Zrób, co? Zrób, zrób. No robisz czy co? Na maila wyślemy. No, a czyli zdjęcia mam zrobić, zrób, tak? Zrób. Dobra, to lecimy w takim razie. To był udany dzień. Łowy były bardzo, ale to bardzo syte. W sensie? No co, udało nam się znaleźć zegarek. Ty, wariatka, oddasz pieniądze za ten pierścionek? Nie, ja nie jestem chyba raczej niczym. Dobra, rzucę do wygrania ile? Tysiaka? 1200? To 1000 zł. Nie jest. Ty 1100 ogólnie znalazłem, znaczy stówę znalazłem. Nie jest warty. Dobra, także 1100 jest do wygrania w tym filmie. I oczywiście nasz zegarek. Drodzy państwo, pamiętajcie o subskrypcji. Subskrybujcie kanał, skomentujcie ten film, jeżeli chcecie wygrać. Do zobaczenia w następnym filmie już jutro o godzinie 11 na tym kanale. Do zobaczenia w następnym filmie. Ale wiesz co, ten zegarek to chyba też sobie wezmę. Serio? Kurde, to jest rola. Mamy to dla widzów? No chyba się nie pogniewają, co? Tyle razy mi obiecał te Gucci i wszystko. I zawsze mnie oszukuje. Nawet za live'a mi nie oddała ani za nic. Puszczę, no już naprawdę przestaję mieć z czego żyć. Sprzedam sobie może gdzieś. No bo przecież nie mogę się później z nim pokazać przy nim. No dobra, to nie jest moja sprawa.